Siemandero, tutaj Ksmer, a oto pierwszy audiovlog. Dzisiaj porozmawiamy trochę na temat mojego kanału, mojego kontentu i chciałbym wam też podziękować, ale do tego wszystkiego zaraz wchodzimy. A więc, czemu jest jakiś dźwięk w tle? Czemu nie jest to takie profesjonalne? Dlatego, że nie mam teraz żadnego studia do nagrywania dźwięku, nie mam też mikrofonu porządnego, po prostu nie mam nic. I teraz właśnie nagrywam przy użyciu telefonu, sądząc, że mój najnowszy telefon w tej chwili ma na tyle dobry mikrofon, żeby to jakoś chodziło porządnie. Więc no, jeśli jesteście ciekawi, dlaczego nie będziecie słyszeli szum, o właśnie teraz na przykład, to z powodu tego, że też mieszkam koło jakby torów. Mieszkam koło torów. A jak ja robię często vlogi, to właśnie jestem za domem, a nie na przykład na spacer. Chociaż któregoś dnia myślę, że pójdę może na spacer i po prostu tak będę robił wam dla was audiovlogi. Jeśli też wam się podobają takie audiovlogi, lajkujcie i napiszcie mi wasze ulubione anime, bo teraz też wejdźmy do kontentu na temat YouTube, co chciałbym nagrywać. I tak sobie pomyślałem, ponieważ nie żeby coś, nie? Kocham muzykę, kocham ją tworzyć. Wczoraj w ogóle speedrun praktycznie mała powiedz zrobiłem, bo zrobiłem chyba no co prawie minutowy albo tam dwuminutowy utwór na temat Glab Ball. To jednak fajnie mi wyszło. Naprawdę fajnie mi się podobało to pracować nad tym. I oczywiście to tylko preview, nie? Więc jeśli wam się spodoba ten utwór, wbijcie na nim przykładowo tam powiedzmy, nie wiem, I don't know, 50 lajków, to nie wiem, mogę zrobić całość, nie? Więc no, do kontentu to powiem wam, że miałem pomysły, ponieważ no jakby kocham muzykę i tak dalej, ale tak jak mówiłem właśnie, to jednak jest trochę za mało na ten kanał, nie? Jakby zaraz wam jeszcze podziękuję za jedną rzecz, ale do tego dojdziemy zaraz. I mam dla was pomysły na content. Zrobię oczywiście, jak wrzucę film ten, to potem wrzucę też post na moje community w YouTubie i tam będzie taka ankieta i tam będziecie mogli zrobić ankietę na temat, które z tych rzeczy chcecie. Pierwszą z nich to teorie, ponieważ jestem teoretycznie takim bardzo fajnym gościem, który uwielbia teorie, bo uwielbiam strasznie mocno robić teorie na temat czasu, na temat podróży w czasie, na temat trochę i też niektórych rzeczy, nie? Ale też ten content będzie raczej mało kretny, ponieważ no jednak nie mam dużo teorii zazwyczaj, nie? Więc jeśli coś, to piszcie za lepiej wtedy jakieś tam pytania albo jakieś tematy, a ja spróbuję z niej zrobić jakąś fajną teorię, czy to prawda, czy nie, czy to fałsz i tak dalej. Drugi content, który myślałem, to anime. Jestem wielkim fanem anime, znaczy wielkim fanem anime. Od czasu do czasu oglądam anime. 2 lata temu oglądałem bardzo dużo anime, praktycznie codziennie, ale teraz już niezbyt. Ale oglądam anime, więc jeśli chcecie, żebym nagrywał przykładowo recenzję anime, reviewsy, czy nawet po prostu opowiedział na temat anime w swoich słowach, to dajcie znać. Pierwszym chyba z anime, który bym na temat poruszył, to chyba Vermilion Gold. Po prostu nie, żeby już dawać ocenę, nie? Ale jak na razie, bo czekam już na... Powiem wam tak, nie będę mówił oceny, ale polecam wam obejrzeć, nie? Ja już czekam na drugi sezon. Już mam na moim telefonie tapetę z Vermilion Gold, więc... Wow. I drugim moim najlepszym anime to będzie chyba Date Alive. Bo po prostu, no, nie ma nic chyba takiego czasu zjadającego, nie? Po prostu, jak jest nudno, włączałem Date Alive'a i po prostu się wciągałem w tę historię. Po prostu ta historia w tym anime była najlepsza. To tak jakbym oglądał przykładowo Infinity Stratos, High School DxD, High School of the Dead, czy inne tego typu, nawet Golden Time jest dla mnie bardzo dobry. Więc jeśli chcecie na przykład taki content, gdzie po prostu rozbiję takie jakby recenzje anime, żaden problem. No i oczywiście trzeci content, tak myślę, który trochę myślałem i nie wiem czy wam się przyda, to tak jakby nieraz shorty z YouTube, czyli po prostu shorty z YouTube, shorty z mojego tworzenia muzyki, czyli po prostu nieraz bym wrzucił shorta typu tak się tworzy muzykę, albo tak się tworzy ten, takie protipy małe, nie? Bo jednak to też jest fajna rzecz, bo nie każdy co prawda potrafi jakiś trik zrobić, nie? A ja akurat użyłem FL-a, jak i Ableton, więc jeśli ktoś też ma jakieś powiedzmy pytania związane z FL-em czy Ableton, zawsze chęć do pomocy, choć Ableton nie używam tak długo jak FL-a. FL-a używam od 5 lat i moim pierwszym FL-em był 12, teraz mam 21, a Ableton używam od, nie wiem, pół roku, 11 i po prostu nie żałuję, nie? Ableton jest po prostu moim zdaniem o wiele łatwiejszy, zacząć bistrzy i po prostu bardzo dobrym programem jak dla mnie. I nie żałuję po prostu niczego, że przeszłem na niego. Po prostu jest dobrym programem, który da się go użyć naprawdę w różne sposoby. Bo on jest ograniczany oczywiście tylko do tworzenia muzyki.
ale też służy do na przykład czasami powiedzmy, nie wiem, jak chcecie powiedzmy zmienić głos was, czy autotunować go, żaden problem. Dlatego moim zdaniem Ableton jest wspaniały. Okej, żeby nie wypływać tego też filmu, bo mój poprzedni film, bo to nie jest mój pierwszy raz, kiedy to robię, miał 25 minut. Chciałbym wam podziękować, wam wszystkim, za to, że jesteście ze mną tak długo. I mean, jesteśmy chyba, mam kanał ten chyba 3-2 lata jakoś, a kanał ma teraz w tej chwili 312 subskrypcji. I chciałbym za to wam podziękować. 312 subskrypcji to dla mnie bardzo dużo. Ja tylu ludzi nigdy nie poznałem. I naprawdę 312 ludzi to jest tak wiele. To jest tak wiele naprawdę dla mnie ludzi, że co się fajnie mieści. W dodatku jeszcze, jak wejdziecie sobie w informacje mojego kanału, to możemy znaleźć, że jest tam chyba 10 tysięcy, albo 10 tysięcy chyba wyświetleń, albo 100 tysięcy, teraz nie pamiętam, ale chyba raczej 10 tysięcy, no chyba tak dużo nie mam, zresztą nie dziwię się. 10 tysięcy wyświetleń chyba mam, coś koło tego nie pamiętam teraz, ale dużo, naprawdę bardzo duże liczby, nie? Teraz pewnie wam pokażę screenshota, żebyście nie musieli wchodzić. Wow, po prostu, to jest duża liczba. Naprawdę, moja kariera muzyczna zaczęła się tylko tak, że kiedyś tworzyłem muzykę, ponieważ mój ojciec jest zarzebistym DJ-em i muzykiem w samym sobie. Do dziś tworzy muzykę, ale nie chciałbym go tutaj teraz mieszać w to, ponieważ no po prostu on już nie chce być na YouTubie. On ma kanał na YouTubie, ale on nie chce już być na YouTubie. On sobie woli zniknąć z popularności niż być popularnym. Ja natomiast wolałbym właśnie to drugie, ale nie narzekam. Naprawdę wam dziękuję za te 312 subskrypcji i za to, że jesteście ze mną do dziś. Bo naprawdę, pamiętam jak dziś, że kiedyś, bo to też nie jest mój pierwszy kanał, nie? To jest mój drugi kanał. Mój pierwszy kanał został zhakowany i został całkowicie zbanowany i nie mam usługi YouTube nawet na tym koncie. I po prostu musiałem dlatego tworzyć nowe konto, z nowym mailem oczywiście. I to jest moje drugie konto. A na moim pierwszym kanale miałem 24 subskrypcje. Oczywiście to był ten sam kanał, nie? Ta same logo i tak dalej. I wtedy miałem 24 subskrypcje. Ja pamiętam do dziś, że miałem wielki spam dislike'ów. Po prostu ktoś nienawidział mnie bardzo mocno i po prostu dawał dislike'i, najwięcej dislike'ów. Z czego algorytm sądził, że jestem chujowym kanałem i po prostu mnie nigdy nie reklamował. A w tej chwili praktycznie zawsze mam od was wspaniałe komentarze, zawsze mam lajki niż dislike'i. Raz tylko mi się zdarzyło, chyba że na jednym filmie mam dislike'a, ale to i tak nic, bo jednak naprawdę tyle subskrypcji i tyle lajków, po prostu tyle wsparcia od was, nie? Gdyby nie wy, bym nie był teraz tu, gdzie jestem. Bo niektórzy ludzie nawet w Twitterze, czasami ostatnio nawet mówią mi, że powinienem kończyć tę karierę. Po prostu ona nie ma sensu. Ale moim zdaniem to po prostu początek naszej wielkiej podróży po YouTubie, podróży po karierze, podróży po muzyce. Więc tak. I też chciałbym taką małą rzecz zrobić, bo widzicie, że mój film nie ma napisów angielskich, bo to pewnie, też niektórzy oglądający nie są Polakami. Oficjalnie mój kanał będzie tylko polski. Nie ma już angielskiego. Kiedyś pamiętam, tylko nieraz, jak będę robił jakieś kolaboracje z jakimiś innymi twórcami, którzy akurat nie są Polakami, to tytuł filmu, jak i opis mogą być po angielsku. Ponieważ tylko dlatego, dla tej kolaboracji, nie? Ale tak poza tym kanał jest po polsku. Nie będzie już po angielsku, nie? Nie, po prostu, bo nie tylko, że to jest trudne dla mnie, bo czasami nawet nie wiem, czy mam robić posty już po polsku, po angielsku, bo ktoś się zrozumie, bo ktoś się zrozumie. Fajnie, że mam ludzi, którzy kochają to, jak na przykład jestem Polakiem, a na przykład uwielbiam Dawida Guetta czy Martina Garrix, ale jednak wolę pisać posty i tak dalej, wszystko po mojemu, po moim języku głównym, a nie po tym. Dlatego jeśli ktoś ten, to po prostu przykro mi, ale tak będzie i na tym się będę skupiał. To raczej na tyle. Jeśli macie jakieś pytania, jakieś, nie wiem, ocencie nawet ten content, bo jeśli wam się podobają audiovlogi, chętnie będę ocenić takich komentarzy, które będę robił. Można to nazwać jakim podcastem, chociaż akurat podcastów nie mogę jeszcze robić, raczej się chyba, bo nie wiem, jeszcze nie sprawdzałem sobie na YouTubie, bo YouTube to też coraz bardziej dla mnie czarna magia, tyle tego dodawają, że jest nyciul, a potem mi komputer nie wyrabia. Więc jeśli podobał się taki content, to napiszcie chętnie, a będę czasami więcej robił takich może audiovlogów, jak będę miał czas wolny. I postaram się też jak najwięcej teraz wrzucać, nie? Dlatego też pytałem się właśnie o ten content. Który z tych trzech chcecie? Teorie, anime, reviewsy, recenzje i oceny? Czy może szybkie shorty z na przykład tam tworzenia muzyki? Wybierajcie, jeśli macie jednak jeszcze inne pomysły dla mnie na temat tworzenia contentu albo jakieś inne contenty, to piszcie śmiało pod komentarzem. Pamiętajcie, ja każdy z was komentarzy przeczytam. Naprawdę, nie ma nigdy żadnego komentarza, który nie przeczytam, czy nie zalajkuję, czy na przykład nie tam.
A czasami się zdarza po prostu, że nie odpiszę, bo nie wiem, co mam odpisać, a po prostu nie potrzeba odpisu. Ale jeśli tak bardzo też lubicie, żebym odpisywał, po prostu napiszcie i tyle. Ja po prostu to zrobię. Naprawdę. Nie jestem takim dobrym twórcą, że nie wiem, no po prostu czego jeszcze ode mnie oczekujecie. Macie filmy, macie cię kurwa tę muzykę, macie czasami inny content, no ludzie. Nie no. Dziękuję wam jeszcze raz serdecznie wszystkim tym 13-12 ludziom, którzy mnie subskrybują, że do dziś subskrybują i do dziś kochają mój kanał i do dziś oglądają mnie. Czasami nieco, nie zawsze każdy mnie obejrzy, domyślam się, ale to tak jest po prostu, mi się wydaje i tyle. Nie każdy ma czas, nie? Więc dziękuję wam wszystkim za uwagę. Dziękuję wam wszystkim, że obejrzycie do teraz raz. Jeśli obejrzyliście do teraz właśnie film, to napisz w komentarzu twoje ulubione anime i też napisz twój ulubiony liczbę. Czemu? Moja ulubiona liczba to 21. Dlaczego? Nie wiem. No ale jest to ulubiona. Trzymaj się i się mandero.